Ciężko sobie wyobrazić, że to właśnie było tak, że się ustawili wszyscy w jakiejś grupie. E, Ruszamy. Takie tak jest przy Morzu Czerwonym w cieśninie i zobaczyli na zegarku, że jest 70 tysięcy lat przed teraz. <taki> i, I mówi, dobra, teraz. Radio Naukowe. Historia wyjścia człowieka z Afryki była bardziej skomplikowana, choć niekoniecznie mniej malownicza. Z tego odcinka dowiecie się, co aktualnie wiemy na temat czasu, tempa i ścieżek wędrówek naszych przodków, a także na jakiej podstawie możemy takie mapy migracji Homo sapiens rysować. Tu Radio Naukowe Karolina Głowacka, dzień dobry. Ten podcast działa dzięki słuchaczom i słuchaczkom, którzy zdecydowali się wesprzeć kanał na patronite.pl Ukośnik Radio Naukowe. Bardzo dziękuję, bo bez Was nic by nie było. Odcinek numer 161. Zaczynamy. Ladies and gentlemen. This discovery has taken a long time. We have detected gravitational waves. This year's prize is about rewriting the code of life. My body is very limited. My mind is free to explore the universe. We are not making science for science. We are making science for the benefit of humanity. Radio Naukowe. Studia Radia Naukowego odwiedziła dr Martyna Molak-Tomsia. Dzień dobry. Dzień dobry. My się spotkałyśmy o, gdzieś w początkach Radia Naukowego. Pani doktor opowiadała o antycznym DNA. Pani doktor pracuje w Laboratorium Paleogenetyki i Genetyki Konserwatorskiej Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również członkinią Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji. I będzie to bardzo odpowiedzialny odcinek. Stresuję na początek. Będzie to odcinek o nas, o tym, jak człowiek no, zdobywał, zasiedlał świat. Wiemy o tym, że Afryka jest kolebką ludzkości. Tak się mówi. Co to w zasadzie znaczy, i gdzie tych początków człowieka należy szukać? No, właśnie znaczy to, że nasz gatunek Homo sapiens, a także wiele form człowieku podobnych, tudzież innych ludzi, w zależności od tego, jakie przyjmiemy definicje, wyewoluowało właśnie w Afryce. Więc tam powstał Homo sapiens, sapiens, ale też Homo erectus, różni nasi kuzyni i, i przodkowie stamtąd też się wywodzą. Stąd to właśnie. Kolebka ludzkości. Hmm. Może to nie jest najmądrzejsze pytanie, ale zapytam, dlaczego? To znaczy, jaki to był kontynent przed laty, właśnie, i dlaczego akurat tam mogło wyewoluować takie zwierzęta, które były naszymi przodkami? Jest coś takiego w tej Afryce charakterystycznego, jaki to był świat? To już pewnie jest pytanie bardziej do klimatologów i, i takich naukowców z takich dziedzin. No, świat był w zależności od tego kiedy, prawda? Bo to dawno temu to nie jest jeden okres, który. Charakteryzowały się jakimś jednym cechą wiem, klimatyczną na przykład. Tylko rzeczywiście to się bardzo, bardzo zmieniało poprzez czas geologiczny i dlaczego akurat Afryka. No pewnie gdybyśmy, zapyta... gdybyśmy się wyewoluowali w Ameryce Południowej, to też byśmy zapytali, dlaczego akurat Ameryka Południowa. Wydaje się, że tam po prostu były naczelne, które miały takie warunki środowiskowe. Że wyewoluował akurat w tym kierunku, w który stworzył nas, ale także szympansy czy gorele, też przecież są w Afryce. Więc tutaj, wszystkie takie formy nasze krewniacze, oprócz orangotanów, które są trochę dalej w Azji, są właśnie w Afryce, więc znaczy się, że tam po prostu mogliśmy ewoluować, ponieważ tam było z czego wyewoluować. Mówi się o wyjściu z Afryki, wielkim wyjściu z Afryki, ale czy to było jedno wyjście? No właśnie, bo to jest z nauką w ogóle jest tak, że hmm. bardzo często zaczynamy od jakiejś takiej prostej teorii, prostego modelu, więc mówimy, że w danym momencie nie wiem, 70 tysięcy lat temu ludzie wyszli z Afryki. Im więcej posiadamy danych, im więcej robimy badań, tym bardziej komplikujemy te wszystkie modele, które mamy. No i oczywiście ciężko sobie wyobrazić, że to właśnie było tak, że się ustawili wszyscy w jakiejś grupie. różamy. Takie tak z przy Morzu Czerwonym w cieśninie i zobaczyli na zegarku, że jest 70 tysięcy lat przed teraz. <taki> I mówi, dobra, teraz. Więc no, oczywiście różne mniejsze czy większe grupy w różnym czasie wychodziły z Afryki. Tyle, że no, wiele z nich po prostu skończyło bezpotomnie, że tak powiem, albo ich przodkowie w bardzo małym stopniu dołożyli się do naszego zasobu genetycznego. Zasobu, mm -hmm. zasobu genetycznego. A, zasobu genetycznego. E, tak jest, więc ciężko jest ich wykryć. I wydaje się, że rzeczywiście taka największa. Najbardziej zauważalna fala, ale także w, nie tylko w genetyce, ale też zauważalna w zapisie kopalnym w archeologicznych znaleziskach nastąpiło około 70 tysięcy lat temu wyjście z Afryki. No i tak się z naszego punktu widzenia wydaje się, że bardzo szybko się rozprzestrzenili po świecie, bo już 50 tysięcy lat temu byli w Australii na przykład, więc się wydaje, że długa droga i tylko 20 tysięcy lat udało im się przejść, ale tak naprawdę to ci ludzie po prostu gdzieś tam się osiedlali, Część z nich szła dalej, gdzieś odkrywać jakieś nowe miejsca, gdzie byłoby więcej jedzenia, oczywiście jakieś schronienia typu jaskini i tak dalej. I w związku z tym powoli się ten człowiek rozprzestrzeniał po całym świecie właściwie. Ale to mówię pani 70 tysięcy lat temu, czyli to już jest Homo sapiens sapiens człowiek, no można powiedzieć współczesny, ale to nie był pierwszym homo, który wyszedł z Afryki. No nie, przed nim na pewno był Homo Erectus, który wyszedł z Afryki i on zasiedlił całą właściwie Eurazję i tam też ewoluował w różne inne formy. Też nie do końca wiem, gdzie te ewolucje się wydarzyły, ale Homo Erectus też jest przodkiem Neandertalczyka, najprawdopodobniej też Denizowianina. To taki bardzo ciekawa grupa ludzi i być może Hobita to też taki dosyć interesujący, prawdopodobnie kuzyn. Tak, no były po prostu wcześniejsze różne migracje. Być może były jeszcze inne wyjścia z Afryki, o których nie wiemy, bo tak naprawdę to cały czas znajdujemy nowe grupy, nowe rodzaje. Człowieka tak naprawdę. I myślę, że jeszcze wiele przed nami jest do odkrycia. Natomiast wiemy, że rzeczywiście był ten Homo Erectus już tu był wcześniej i Neandertalczyk był tu wcześniej. I jak człowiek współczesny, czyli ten Homo sapiens, sapiens wychodził z Afryki, to nie trafiał w pustkę, tylko rzeczywiście spotykał te wcześniejsze formy, no wcześniejsze, które wcześniej wyodrębniły się i wyszły z Afryki na Eurazję. I też najprawdopodobniej, czy właściwie mamy dowody na to, że się z tymi grupami także mieszał, więc nie był to takie stricte spotkanie, jak spotkanie nie wiem, lwa czy słonia, tylko rzeczywiście no, rozpoznawali w tych ludziach w pewnym sensie swoich. Czyli partnerów do rozmnażania też. Też, tak. Mhm. Czyli y, homo erectus najprawdopodobniej był pierwszy, no, ale właśnie to pokazuje, że w pewnym sensie był trochę tłok na Ziemi, jeśli chodzi o tę liczbę gatunków człowieka, nie? Trochę tak było. No, w, jeśli chodzi o liczbę gatunków, to może z naszego punktu się wyda widzenia wydawać, że to jest tłok. Natomiast no, trzeba pamiętać, że te populacje były dosyć niewielkie, szczególnie w porównaniu do naszych współczesnych wyobrażeń. Te grupy w ogóle spotykały się raczej dosyć rzadko, w sensie takim, że żyli w jakichś takich właśnie grupach, powiedzmy rodzinnych, albo kilku rodzin i się przemieszczali i teren był na tyle duży, że rzeczywiście łatwo było nie spotkać nikogo, chociaż na pewno były takie miejsca, które były wzdłuż jakichś ścieków wodnych, czy bogate w jakieś zasoby, które były cenne dla ludzi, które na pewno obfitowały w te spotkania dużo bardziej niż inne miejsca. To wróćmy do tego czasu 70 tysięcy lat temu, czyli tego momentu, kiedy na stan obecnej wiedzy uważamy, że był taki duży ruch migracyjny, jeśli można tak powiedzieć, homo sapiens z Afryki. Czy wie Dlaczego do tego doszło, co mogło być powodem takich ruchów? To znaczy, nie do końca wiemy, dlaczego. Próbujemy się domyślać, i różne są teorie na ten temat, chociaż prawdopodobnie, tak jak większość rzeczy na świecie, to nie jest jeden czynnik, który sprawił, że tak się wydarzyło. Na pewno były to kombinacja czynników, zapewne klimatycznych które albo zachęcały ludzi do wyjścia z tego miejsca, w którym byli, bo nie było już im tam dobrze, albo widzieli, że gdzieś w tę stronę jest jakoś ciekawiej lepiej, i lepiej i bogaciej, więc mieli motywację, żeby tam iść, odkrywać inne miejsca. Też upatruje się w przyczyn w jakichś genetycznych. Są badania, które pokazują, że jest pewien wariant genetyczny, który właśnie wyewoluował jakoś w tych mniej więcej czasach. Ludzie, którzy posiadają ten wariant są bardziej skłonni do ryzyka do eksplorowania, więc być może po prostu powstała jakaś taka zmiana w naszych genomach, a w, co za tym idzie w naszych mózgach, w naszym sposobie myślenia, która sprawiła, że bardziej odważnie zaczęli ten świat odkrywać. No aczkolwiek biorąc pod uwagę, że rzeczywiście wcześniej były też inne formy, takie jak homo no to znaczy się, że wcześniej też się to zdarzało. Też byli tacy śmiałkowie. Mimo tego, że pewnie tego akurat genu nie mieli. Nie wiem, czy da się w ogóle jakoś odpowiedzieć na takie pytanie, ilu było takich śmiałków? Teraz mi to przyszło do głowy, jak pani... O tym mówi, że się pojawił być może taki wariant, że część była bardziej, no właśnie, śmiała, ale to by znaczyło, że ruszyło w ten świat więcej tych osób wtedy. Jak mieliśmy homo erectusa, to to wychodziły pojedyncze rodziny. Czy to w ogóle da się powiedzieć, jak to mogło wyglądać? W teorii dałoby się powiedzieć pewnie, gdybyśmy mieli dużo, dużo więcej kości mm. y i dużo, dużo więcej kości, które dają DNA. To, Im więcej badamy, Antycznego DNA ze szczątków antropologicznych, tym więcej tak naprawdę możemy na ten temat powiedzieć, bo badania genomu potrafimy nie tylko powiedzieć, czy ktoś ma skłonności do jakichś chorób, czy tego typu rzeczy, które są dosyć popularne medycznie, ale też możemy właśnie powiedzieć, jakiej wielkości była populacja, w której żył. Próby określenia liczby osób, które wyszły z Afryki, czy w ogóle liczby ludzi w różnych miejscach, w różnych czasach są podejmowane. Natomiast to. Każde takie wyliczenie jest obarczone szeregiem założeń, które oczywiście, jak to w prawdziwym życiu, nigdy nie są do końca spełnione, więc trzeba zawsze brać margines błędu na to. Myślę, że będziemy wiedzieć coraz więcej, prawdopodobnie nie dowiemy się dokładnie, ile było tych osób, ale no, będziemy wiedzieć coraz więcej na temat tego właśnie, czy to była jedna, jakaś taka dużo większa fala, czy to były jakieś pojedyncze grupy, które akurat w tym czasie się rozchodziły. Ponieważ na przykład warunki klimatyczne temu sprzyjały, to trzeba zaznaczyć, że właśnie ten okres, kiedy ludzie w ogóle wyewoluowali jako homo sapiens sapiens, a także kiedy wychodzili z Afryki, to był okres bardzo gwałtownych wahań klimatu. Bardzo duże zmiany poziomu mórz, duże wahania temperatury w związku z tym, i to naprawdę to były wahania takie w cyklach kilkuletnich, a nie kilkunastu tysięcy lat. Tak więc to na pewno jest jakaś motywacja do tego, żeby ludzie się przemieszczali. Więc to na pewno grało dużą rolę tutaj. Przy okazji może wyjaśnijmy, dlaczego się tak czasami mówi homo sapiens sapiens, bo to nie jest powtórzenie przypadkowe. <grym> Kiedyś, kiedy określono gatunki, nazywano gatunki, tak? nazywano nas homo sapiens jako tego człowieka myślącego, i wiedzieliśmy, że są jakieś formy, które były wcześniej, które są do nas podobne, ale nie są dokładnie nami, że różnią się jednak też morfologicznie dosyć sporo, więc zaklasyfikowane jako inne gatunki, czyli na przykład takie homo erectus powiedzmy, ale im więcej znajdowaliśmy bardziej niedawnych szczątków, powiedzmy z ostatnich kilkuset tysięcy lat, tym bardziej się okazywało, że tych sapiensów, w sensie takich ludzi myślących, którzy odznaczali się jakąś kulturą, było więcej. I tutaj pojawiała się debata na ten temat, czy Neandertalczyk jest osobnym gatunkiem, czy jest nieosobnym gatunkiem. To wszystko zależy od definicji gatunku. Natomiast, no, mogliśmy no, się krzyżować. Na, więc... No właśnie, więc według biologicznej definicji gatunku to nie był osobny gatunek na pewno. Dlatego właśnie tutaj, żeby podkreślić ten fakt, że to był jeden gatunek, tak naprawdę, że Neandertalczyk czy Denizowianin to są też ludzie, a nie. Małpy. Małpy, tak, tak jest. To też wielu naukowców skłania się ku temu, żeby nazywać ich Homo sapiens, Neandertalensis na przykład. W związku z tym trzeba było też wyróżnić człowieka anatomicznie współczesnego jako Homo sapiens sapiens. Idą te grupy. Ja sobie staram to wyobrażać zawsze i tak myślę o tym, że pewnie mieli też lęki, może mieli wątpliwości, może ktoś mówił, że to jest zły pomysł, nie idźmy, a może to w ogóle nie była jakaś tak wielka decyzja o wyruszeniu, tylko takie przemieszczanie się, a może to tu, to tam, to siam i nagle się okazywało, no oni tego nie wiedzieli, ale byli na innym kontynencie. Pani też tak czasami ma, że próbuje sobie wyobrazić... Realnie taką scenę, że oni idą na przykład i coś tam sobie myślą. No przecież ja... ludzie tacy sami jak my. No jakby wziąć ich tam z, dziecko stamtąd, wychować teraz wśród nas, no to absolutnie, z tego co wiem, przynajmniej bez problemu by się zaadoptowało. Tak, ja się rzeczywiście też bardzo często nad tym zastanawiam i nawet wiążę swoją przyszłą karierę z tego typu zagadnieniami. No bo przecież wiemy, że jeśli człowiek ma wystarczającą motywację, to nawet bez jakiejś współczesnej technologii potrafi przejść w ciągu swojego życia wiele tysięcy kilometrów tak naprawdę, więc teoretycznie, gdyby jakiś był taki bardzo przygodowy... Wczesny, Włóczyki. Włóczyki taki jest, to w teorii mógłby nawet sam tę Amerykę z tej Afryki dosięgnąć. Natomiast oczywiście musiałby wiedzieć, gdzie ma iść, tak, więc tak tylko przez przypadek. Ciężko mm. jest akurat dotrzeć w te miejsca, które akurat gdzieś prowadzą dalej, ale to się udaje. No ale oczywiście raczej to nie wyglądało tak, że była grupa, która wyszła z Afryki i cała ta grupa przeszła w kilka lat, nie wiem, do Australii, tak jak na przykład, nie wiem, bo wiemy na przykład, że armia Aleksandra Macedońskiego przeszła tyle tysięcy kilometrów w ciągu kilku lat, więc to się da zrobić bez samolotów, samochodów. A Izraelici 40 lat no, i to mieli to pokonanie, jak się spojrzy na mapę. No właśnie. No tak to to... z dystansem trochę do tych tak jest, liczb tam tak, zapisów. Moje rzecz, najgorszy nawigator w no, historii. Zdecydowanie <ślam> poszło nie tak naprawdę. Zobaczcie sobie na mapie, jakie to są niewielkie odległości. No dobra, ale to może nie tyle, gdzie oni nie idą, bo oni do końca nie wiedzą, gdzie idą, ale te pierwsze fale, to gdzie docierają do Europy? I co to znaczy, że wychodzą z Afryki? No bo ta Afryka to spory kontynent, więc skąd oni wychodzą? To wyjście z Afryki, no bo Afryka jest połączona z innymi kontynentami, dosyć wąską Drogą lądową, co prawda w czasach, kiedy ludzie tam wychodzili, prawdopodobnie było też połączenie na południowej części Morza Czerwonego, czyli z Półwyspem Arabskim. Zakłada się, że prawdopodobnie właśnie to była droga przejścia z Afryki do reszty świata. No musiało być jakieś fizyczne mhm. miejsce, w którym oni mogli się przeprawić. Więc, A w samej Afryce to gdzie? To dzisiejsza Etiopia? To jest z kolei bardzo, mm. bardzo poważne pytanie, ponieważ długo się uważało, że człowiek współczesny, anatomicznie powstał czy wyewoluował w Afryce Środkowej. I tu datowanie było na około powiedzmy 100-100 stu, stu iluś tysięcy lat temu, natomiast całkiem niedawno znaleziono szczątki w Maroko, czyli no. Generalnie zupełnie nie w tym miejscu, które mają 300 tysięcy lat i które właściwie są anatomicznie homo sapiens sapiens. W związku z tym. Ale jak to cofnęliśmy historię o 100 tysięcy lat, Ja zawsze mi wszyscy mówią, że 200 tysięcy lat homo sapiens sapiens. No więc właśnie wszystko zależy znowu. A to jest jak to w nauce, jak na każde pytanie zazwyczaj odpowiada się, to zależy. Mm. To zależy, co się uzna za człowieka. No i w, no są prowadzone badania nad populacjami afrykańskimi. One z różnych powodów nie były. Dobrze zbadane do tej pory, przynajmniej w niektórych aspektach, przypuszcza się, że Afryka właściwie cała była zasiedlona przez jakieś formy człowiekowatych, i najprawdopodobniej one przez te tysiące lat się mieszały między sobą i przekazywały sobie pewne geny, które w końcu zaowocowały tym, że mamy to, co mamy, czyli mamy nas. W związku z tym tak naprawdę ciężko powiedzieć, gdzie dokładnie wyewoluował mm -hmm. człowiek, ponieważ nie było takiego miejsca jednego tak naprawdę, jednego czasu, w którym to się wydarzyło. A teraz mi przyszło do głowy, czy w tym pytaniu nie ma głęboko zakorzenionej kulturowej potrzeby, ośmielę się to powiedzieć, Edenu, żeby naprawdę chcemy mieć... To miejsce, gdzie powstaliśmy. Jedno. No bo jak pani o tym powiedziała teraz, że najprawdopodobniej były to różne warianty, tak, tak byśmy powiedzieli, gdzieś tam w całej Afryce, no i one się mieszały i tak dalej, no to brzmi dużo bardziej w gruncie rzeczy logicznie i prawdopodobnie niż o to, że tutaj nagle to dziecko się rodzi i to już jest Homo sapiens i to jest tam ileś tam tysięcy lat temu i to jest ten pierwszy człowiek. No biologia tak nie działa. No więc właśnie, no ale to, żeby wiedzieć, że biologia tak nie działa, to trzeba rozumieć biologię w takim sensie trochę pozaszkolnym. Myślę, że ludzie po prostu mają potrzebę, nie może nie tyle Edenu, może, znaczy pewnie część ma, natomiast ludzie mają potrzebę prostych odpowiedzi. Lubią wiedzieć, że coś się nazywa tak i tak, że coś powstało wtedy, tu. Natomiast no rzeczywiście w biologii to zupełnie tak nie działa. tak? Bo Granice w biologii są bardzo płynne zawsze między osobnikami, między gatunkami, między populacjami. One, takie ostre odcieki, to w biologii się raczej bardzo rzadko zdarzają. No dobra, to idą przez Półwysep Arabski. I gdzie dalej? Część idzie przez Azję Środkową najprawdopodobniej, rozprzestrzenia się później na Europę i na Azję. Część idzie południowym wybrzeżem Azji i zasiedla po kolei wszystkie te miejsca, aż dochodzi do Australii. No i właściwie... O przejście i, lądowe, tak? To były przejścia nie do końca lądowe, przypuszcza się, że być może jakieś formy łodzi miały tutaj zastosowanie, aczkolwiek to nie jest do końca też też pewne, natomiast rzeczywiście przejście było bardziej, w niektórych okresach oczywiście bardziej możliwe niż jest teraz, że może było rzeczywiście płytkie i być może nawet chociaż wątpię, żeby naprawdę suchą stopą dało się przejść mm, do tej ostrości. Ale ostatniej. to jak łodzie, to, to zaczynam myśleć, że to mogło być wcale nie dobrowolne, tylko to mogli być jacyś outsiderzy albo ludzie, którzy chciano wyrzucić ze swojej społeczności i tam wypłynąć. Pani się trochę sceptycznie o tym myśli. Niekoniecznie. Niekoniecznie. No, wydaje mi się, że po prostu znowu tak jak nie wiem, tutaj mi przychodzi do głowy. Wajana. <noise> że, że ktoś tam patrzył na tę rafę i myślał, co tam za tą rafą jest. I że może na przykład na tej rafie naszej się skończyły ryby, więc trzeba sprawdzić, co na tej na następnej, następnej rafie. Jest może i Chociaż rzeczywiście Wajana to oczywiście zupełnie inne czasy i trochę inne miejsce. No to jest nie do końca wiadomo i to pewnie bardziej pytanie będzie do archeologów. Jeśli powiedziałam jakąś głupotę, to, to mam nadzieję, że ktoś mnie kiedyś poprawi. Natomiast tak się rozprzestrzenialiśmy. Czyli, a, czyli ko Jeżdżę... Arab Arabia, Azja, Środkowa, południowa, południowo-wschodnia, Australia. Australia. No, jeszcze mamy tę grupę, która, znaczy grupę, jakaś część się rozeszła po bardziej wschodniej części Azji, dochodząc do Chin około 35-40 tysięcy lat temu. No i te grupy, które już w tamtych rejonach się znalazły, znowu dały początek grupom, które poszły na północ, najprawdopodobniej gdzieś w miarę blisko wybrzeża wschodniego Azji i doszły aż do cieśniny Beringa, która w niektórych znowu okresach geologicznych nie było Cieśniny Beringa, tylko był ląd, który nazywa się Beringią. I tamtędy ci ludzie przeszli do Ameryki i ostatni kontynent, który zdobywaliśmy, to był z tych dużych kontynent amerykański. Aż ludzie doszli do Ameryki Południowej 12-15 tysięcy lat temu, to jest taka Pewna data, pewny okres, bardzo. w którym ludzie rzeczywiście tam się pojawili. Natomiast jest dużo spekulacji, które mówią, że są pewne dowody, chociaż to są bardzo debatowane, czy to są dowody bytności człowieka, czy nie, na to, że już 40 tysięcy lat temu były grupy ludzi, czy jakichś form ludzi w Ameryce, co nie byłoby tak bardzo dziwne, biorąc pod uwagę, jakby ile czasu różne formy ludzi zasiedlały Eurazję. Myślę, że prawdopodobnie jest to dlatego, że dotarli też do Ameryki. Jeżeli były sprzyjające warunki klimatyczne, na tego, żeby się tam przemieścić, musiały być. A w Europie Homo sapiens sapiens kiedy zawitał? W Europie Homo sapiens sapiens zawitał tak 35-40 tysięcy lat temu, czyli powiedzmy około 40 tysięcy lat temu. To też oczywiście zależy, gdzie w Europie, bo ta część bardziej no południowa, ale nie same półwyspy to południowe, tylko powiedzmy taka część no, południowych Niemiec, Francji, były zasiedlane wcześniej, aż tutaj dotarli do znowu do końców, mm -hmm. już tutaj upatrujemy jakichś takich finalnych rozwiązań, tak, więc ludzie też dotarli do Półwyspu Iberyjskiego na koniec. No i tutaj znowu jest pytanie, czy jak tutaj docierali ci ludzie do tej Europy, to czy jeszcze Neandertalczycy tutaj byli, czy ich już tu nie było? No, i to jest debata, którą będzie ciężko roz. Naprawdę to jest debata? No, bo mi się wydawało, że. Zależy też w którym miejscu, tak? No, ale krzyżowaliśmy się z Neandertalczykami. Tak, główne miejsce krzyżowania z Neandertalczykami to jednak jest Bliski Wschód. A, nie Europa. Tak jest, nie Europa. Ja sobie wyobrażam, że oni tam pod tymi futrami, szczerze mówiąc, gdzieś tutaj To znaczy, no Ja zakładam, że pewnie też. Jest na Bałkanach czy w Rumunii, znaleziono szczątki człowieka, który miał pradziadka chyba, czy mniej więcej mm -hmm. tego rzędu przodka neandertalczyka, takiego pełnego. Ale z kolei ten jego typ genomu nie poszedł dalej, tak, czyli jego sukces ewolucyjny był nieosiągnięty. Mm -hmm. w, w związku z tym tego akurat tych wariantów, które on miał u tych neandertalskich, nie przekazał dalej. Aczkolwiek szczerze mówiąc nie jestem pewna, z, czy ten neandertalczyk to był... Tam już w okolicach Bałkanów, czy jednak cały czas w tej okolicy Bliskiego Wschodu? Patrzę teraz pani w oczy, bo pani ma jasne oczy i to znaczy, że neandertalczyk gdzieś tam hendale koło dawno temu był wśród przodków? No tak naprawdę to wszyscy ludzie, którzy nie są subsaharyjskimi Afrykanami, są... Potom, potomkami jest, tak. Neandertalczyków, tak, czyli nasz pra, 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 dziadek czy tam czy pra, pra, ba, babcia była neandertalczykiem, więc jest to też nasza, nasza ale rodzina. Te jasne oczy, to jest prawda, że to jest od neandertalczyków, czy to trudno jest to określić z antycznego DNA? Ja się bardzo nie interesuję taką funkcjonalną genetyką, która coś robi, w sensie takim fizjologicznym, ale wydaje mi się z tego, co pamiętam, że przynajmniej część Jasnych oczu to są neandertalskie dziedzictwo. Mm. To Jeszcze zaryzykuję to pytanie w takim razie, mimo tego pani zastrzeżenia, ale wędrowały grupy czarnoskóre po Europie i Azji, dopiero potem w, gdzieś tam przez pokolenia ta skóra stawała się jaśniejsza, no nie? Tak się tak. Tak być. się wydaje. Nie do końca wiadomo, jak bardzo, ale rzeczywiście te warianty takie ciemniejszej skóry tutaj dominowały na, na, na wejściu, więc zmiany na jaśniejszą skórę to pewnie jakoś tam z czasem i z przemieszczaniem się coraz bardziej na północ, to jakoś tam jednak było selekcjonowane, że coraz jaśniejsza ta skóra się stała, więc tak naprawdę to nie do końca wiadomo, chociaż nie do końca ja wiem, jakie warianty w samej Europie to najwcześniejsze kolor skóry były, aczkolwiek no, na pewno ciemniejsze karnacje niż ja bym chciała zapytać teraz o to, jak my, czy wy bardziej naukowcy, to wszystko odtwarzacie i na ile właśnie jesteście w stanie dokładnie o tym opowiedzieć, bo ten obraz sama pani od tego zaczęła, że on się... Najpierw mieliśmy prosty taki model, tak? Tutaj stąd gdzieś tam wychodzi i kolonizuje, a ta mapa się w czasie i przestrzeni szalenie, szalenie, szalenie komplikuje. Dlaczego tak się dzieje? Mamy czego? Coraz więcej danych? Mamy coraz więcej danych, tak. Też... Y od czegoś trzeba zacząć, tak? Więc zazwyczaj właśnie, w ogóle w nauce zazwyczaj zaczynamy od jakichś prostych modeli, które później uzupełniamy o różne czynniki, które poznajemy w trakcie badania. No i rzeczywiście jest tak, że w ciągu ostatnich kilku dekad zwiększenie ilości danych, które są na temat ewolucji człowieka i przemieszczania się tych ostatecznych form, przyrost jest olbrzymi. Tak, Nie tylko jeśli chodzi o szczątki, których też się znajduje sporo, ale to, że genetyka weszła do antropologii, konkretnie właśnie kopalnego DNA czy, czy antycznego DNA, ale też genetyka współczesna, która porównuje ludzi między sobą ludzi współczesnie żyjących, naprawdę dużo dołożyła do naszego widzenia tego, co się wydarzało. I rzeczywiście jest takim więcej tych ludzi, szczególnie właśnie więcej szczątków antropologicznych sprzed tysięcy lat zbadamy, tym więcej. Się dowiadujemy i tym bardziej możemy ten obraz skomplikować i uzupełnić. No wystarczy taki przykład, który jest bardzo dobitny, moim zdaniem, że pewna kostka, która gdzieś tam została znaleziona w jaskini i była zakwalifikowana jako raczej hominid, bo był to paliczek z dłoni, została zbadana genetycznie i okazało się, że jest to zupełnie nowa, nieznana wcześniej grupa ludzi myślę, że takich znaleźliśmy. O jeszcze... Denisowian choćby tak bo? tak mm -hmm. jest tak oczywiście chodzi o Denisowian i myślę, że takich grup w takim razie pewnie jest więcej, które możemy odkryć i znowu dołożyć kolejną komplikację do naszego drzewa genealogicznego, a tak naprawdę takie plątaniny plątaniny genealogiczne <gulanie> tak jest. Ale jak działają te badania antycznego DNA? Co da się właśnie z tego wyczytać? Jak nie wiem daleko w pokolenia i jakie informacje może nam dać? To na różnych poziomach się odbywa. Rzeczywiście mamy takie frak Fragmenty genomu, które się bada i one z pokolenia na pokolenie właściwie są takie same albo bardzo, bardzo podobne. Takim przykładem będzie mitochondrialny DNA na przykład, który dziedziczymy po matce i on wiele pokoleń wstecz. Babcia mojej babci, boja mojej babci, mojej mamy, miała ten sam genom mitochondrialny co ja. Może różnił się jakąś małą mutacją, ale generalnie taką samą. Więc to jest taki rodzaj badań genetycznych, który rzeczywiście potrafi powiedzieć, że jeśli znajdujemy jakiegoś człowieka, który ileś tysięcy lat temu, nie wiem, 20 tysięcy lat temu, miał taką sekwencję genomu mitochondrialnego. I znamy ludzi, którzy dzisiaj mają taką albo wywodzącą się od tego sekwencję mitochondrialnego, to znaczy, że oni są bezpośrednimi potomkami albo tego człowieka, albo jakiegoś jego przodka bardzo bliskiego. Czy że jesteśmy z tej samej mhm. linii matczynej, przynajmniej w przypadku generalnego DNA. Natomiast te takie badania dużo dokładniejsze, które teraz są robione, są robione, wykonywane na całych genomach, na sekwencjonowaniu całego genomu z tych szczątków. I tak jak pani tutaj słusznie zauważyła, że te genomy, takie, ten cały nasz genom jądrowy, on jest bardzo skomplikowany do badania w genealogii, ponieważ ja składam się z genomu mojego taty i mojej mamy, które są trochę pomieszane. Oni też się składali już z, w sumie z, z, ja z dwóch, rodziców, oni, ten, z, oni z, z czterech i tak dalej. Ten przerasta ogromnie, więc tak naprawdę to już kilka pokoleń wstecz mamy tyle tych genomów tak. wymieszanych, że bardzo trudno jest dociec, który od kogo pochodzi, że tak powiem, który fragment genomu od kogo pochodzi. W związku z tym takie badania na genomie całym są oparte o dużo danych. Na których po prostu robimy badania na podstawie prawdopodobieństwa. Czyli mamy dużo danych i jakieś mamy zakresy prawdopodobieństwa, że ten fragment genomu pochodzi z tej populacji. I dzięki temu naukowcy są w stanie odtwarzać, które warianty gdzie są spotykane, którędy w takim razie się te populacje przemieszczały. I na podstawie. Tempa, w jakim zazwyczaj DNA mutuje, ale także badań archeologicznych, znajdowania szczątków i datowania, jesteśmy na tej podstawie w stanie oszacować mniej więcej, kiedy dana populacja żyła. Więc mamy miejsce i czas. A na ile to jest pewne? Bo mówiłyśmy o tym, że ten schemat się coraz bardziej komplikuje. Ale jakoś mam większe zaufanie do badań genetycznych. One są takie, że tak powiem, twardsze niż nie wiem, interpretacje różnych znalezisk. Czy można być właśnie pewnym czegoś? Czy możemy stanąć na twardym gruncie w tej historii? Znaczy o tyle, o ile można stanąć na pewnym gruncie w nauce w ogóle, tak? bo nauka właściwie na tym się opiera, że my to co wiemy, to wiemy najlepiej, jak możemy wiedzieć w danym momencie, i zawsze jest szansa, że ktoś, jeśli przedstawi odpowiednie dowody na to, że jest inaczej, to jesteśmy gotowi powiedzieć: OK, no tak. Że było tak, ale rzeczywiście jest trochę mm -hmm. inaczej. Natomiast rzeczywiście muszą być, no szczególnie takich fundamentalnych zmian, muszą być poważne i niezbyt dyskutowane dowody. Czy możemy być pewni wyników? No Myślę, że pewni do końca nie możemy być, w tym sensie, że te oszacowania na pewno będą się zmieniać. Tych oszacowania czasów, na przykład, kiedy się mieszaliśmy z Neandertalczykami, i ile razy, w jakich proporcjach, i kiedy oddzieliły się nasze linie. To zawsze jest w jakimś marginesie błędu, i im więcej znajdujemy. Nowych szczątków, im więcej badań genetycznych robimy, tym bardziej to się precyzuje i czasami nawet zmienia dosyć diametralnie. Na przykład, ostatnio okazało się, że hobbit, czyli ten Homo floresiensis, znajdowany na wyspie Flores w Indonezji, karłowata forma człowiekowa tego, było do tej pory dotowany na, na 15 tysięcy lat temu, czyli bardzo niedawno kiedy już wiadomo, że ludzie współcześni też w tym rejonie byli. Natomiast okazało się, że rzeczywiście to datowanie, które było zrobione przy dzisiejszych metodach, udało się dociec, że jednak najprawdopodobniej te szczątki pochodzą z około 60 tysięcy lat temu. Więc, to spora pomyłka. Więc to, są, tak, no to mhm. są właśnie takie rzeczy, które się zdarzają i to jest w nauce normalnej, tak się dzieje. To niestety skutkuje tym, że często ludzie przez takie rzeczy, ci, którzy nie pracują w nauce, tracą trochę zaufanie do nauki mm -hmm. wtedy. Smutne, że nie wiem, jak jest teraz, ale obawiam się, że cały czas. Tak jest, że w naszym programie nauczania w szkołach nie uczy się, jak działa metoda naukowa i jak działa nauka i czym ona jest. I właśnie dlatego rodzie myślą, że jak naukowcy coś mówią, to to jest fakt, a jak się okaże, że jednak jest trochę inaczej, to znaczy, że nic nie wiedzą. Myślę, że trzeba uważać, że to, co jest konsensusem naukowym, Czyli to, co większość naukowców na podstawie wielu dowodów uważa, że jest prawdą, trzeba uważać, że to jest prawda, ale zawsze brać pod uwagę, że może pojawić się jakiś dowód, który sprawi, że ta prawda się trochę zmieni, albo nawet bardzo zmieni. Mieliśmy już takie ćwiczenia z uznawania, że rzeczy zostały określone raz na zawsze. To był czas, kiedy uczono się z ksiąg starożytnych i uważano je za prawdę objawioną. I nawet jak. Zupełnie nie pasowały obserwacje rzeczywistości do tych ksiąg, to i tak uparcie z nich czytano, aż wreszcie znaleźli się tacy maruderzy i śmiałkowie, którzy powiedzieli: Nie, nie, może jednak zadajmy więcej pytań i wybuchła nam nowożytna rewolucja naukowa i lepiej się z tym mamy. Ale ja bym chciała zapytać, jak wiele tego DNA się zachowuje? No bo o ile wiem, DNA to nie jest coś takiego, co jakby całkiem łatwo można zachować w dobrej kondycji przez lata. A wy jeszcze badacie antyczne DNA? DNA to jest tak, mamy DNA w każdej właściwie komórce naszego ciała, więc jak człowiek czy jakikolwiek organizm umiera, no to ten DNA też tam się rzeczy w tym rozkładającym się ciele jest. I także będzie na kościach i w kościach, a kości to jest zazwyczaj to, co się tylko zachowuje na przestrzeni kilku tysięcy, czy kilkudziesięciu, czy kilkuset tysięcy lat. W związku z tym, no kości to jest to, z czym pracujemy generalnie. Zazwyczaj, chociaż czasami... Udaje się też z innymi rzeczami. Mamy ten DNA, który z tego żywego organizmu w tej kości sobie siedzi i się generalnie psuje, bo jest to długa cząsteczka organiczna, która po prostu z biegiem czasu tak to już jest, że fizycznie po prostu takie długie łańcuchy się same rozpadają pod wpływem. Różnych sił promieniowań i, mm -hmm, i różnych mm -hmm. tego typu rzeczy, plus jeszcze dochodzą mikroorganizmy, które bardzo chętnie się żywią wszystkim, co pozostało z organizmu, który umarł, więc rzeczywiście tego DNA zazwyczaj jest niewiele. Natomiast są takie miejsca w szkielecie, które są na tyle gęste, zbite, że dobrze fizycznie po prostu ochraniają ten DNA przed rozkładem, i z tych części staramy się uzyskiwać DNA. I rzeczywiście okazuje się, że różnice między poszczególnymi częściami szkieletu w zachowaniu DNA są olbrzymie, a nawet w obrębie, to jest ucho wewnętrzne, to jest taka część, która rzeczywiście jest najtwardszą kością w organizmie, i z tego staramy się najbardziej pozyskiwać te kości, żeby z nich ekstrahować DNA. To nawet w obrębie tej kości wystarczy przesunąć wiertło, którym pozyskujemy projekt do badań, troszeczkę o 2 mm, mm -hmm. w prawo, i okazuje się, że różnica w zawartości tego dna jest olbrzymia. To w y tym, jak się zachowało, tak? W tym, jak się mm -hmm. zachowało, tak. Mm -hmm. Więc ono się różnie zachowało, jakby w obrębie samego danego, powiedzmy, organizmu, danego nie wiem, człowieka, załóżmy. Natomiast też inną rzeczą jest to, że wszystko zależy też, gdzie te szczątki przebywały. No i też. Są takie środowiska, które zupełnie nie sprzyjają zachowaniu. Mamy niestety nieszczęście w wielu miejscach Polski są piaszczyste gleby i one sprawiają, że kości się zupełnie rozkładają nie. i mamy, na przykład archeolodzy wykopują, wiedzą, że jest grób. Są cienie po kościach. Widać, gdzie był szkielet, ale nie ma szkieletu. Więc mamy na przykład, to tak z naszego podwórka taka dygresja, że, bo my szukamy szczątków ludzkich, między innymi z Polski właśnie teraz. I w publikacjach archeologicznych patrzymy, o, pochówek szkieletowy. To zadzwonimy do tego archeologa, zapytamy, czy ma ten szkielet, to może nam się uda z niego pozyskać DNA. Dzwonimy, mówi, no tak, pochówek szkieletowy, bo było widać cienie kości, które tam mhm. były kiedyś, ale kości to tam nie było. że znaczy były, ale w tym piasku pewnie. Znaczy teraz nie było, jak, jak wychowywali, okay. to już w ogóle tych kości tam nie ma. One tylko pozostają w Właśnie w postaci takiego lekkiego śladu po tym, że one tam kiedyś były. Natomiast są takie środowiska też, które sprzyjają bardzo zachowaniu. DNA lubi chłodne i stałe warunki przede wszystkim. To tak jak właściwie wszystkie takie większe molekuły organiczne będą. Każda zmiana, poważna zmiana temperatury to jest zmiana dynamiki w mikrośrodowisku, w którym się znajdują. W związku z tym zaczynają się ruszać jakieś tam cząsteczki wody, które tam jeszcze zostały, i różne inne cząsteczki, w związku z tym. Jak się zaczyna ruch, to zaczyna się pole do tego, żeby ten DNA pękał i się psuł dalej. Więc stałe warunki, takim miejscem są jaskinie i rzeczywiście z jaskin najlepiej się zachowują szczątki oraz wiecznej zmarzliny, która też jest stałym w miarę zimnym środowiskiem, w którym DNA też zachowuje się raczej bardzo dobrze. I nawet no, w wiecznej zmarzlinie to nawet zachowują się tkanki miękkie i potrafi naprawdę niesamowite znaleziska się znajdują, które co, wyglądają tak, jakby tak, dopiero co tam, umarły. Tak, tak, te zwierzęta. Zamrożeni ludzie przed laty. Ocji jest chyba takim no pięknym tak, Ocji, tak, rzeczywiście. Jest tak. To jest chyba najbardziej gruntownie przebadany Wszystko mu co jadło, po tak, Wszystko absolutnie <laughs> jest Zero po tak, tak jest, więc, więc od góry dodało, było wszystko w niego przebadane. No i rzeczywiście, ale zachowany jest no, fantastyczny w sensie. Mm. Jest, no. też się nad tym zastanawiałam kiedyś jak byłam w muzeum, nie pamiętam dokładnie gdzie, ale mumia była. No i leżały sobie szczątki, no człowieka i tak zaczęłam się zastanawiać, gdzie jest ta granica między szacunkiem wobec pozostałości, niektórzy powiedzą doczesnych, po człowieku, a no obiektem, który można wystawić po prostu w muzeum. Nie wiem, tak rzucam, że koło tysiąca lat to, tak, nie, to, nie, to jest oczywiście głowa, To jest ciekawe, nie? przedmiot bardzo takiej poważnej debaty, szczególnie środowisk właśnie etyków, ze środowiskiem. Tutaj biologów y, mamy pewne tutaj. Y, zdarzają, zdarzają się i tarcie, tak. Mhm. Że rzeczywiście no, to jest problem etyczny. My się oczywiście staramy, pobierając szczątki, robić to z należytym szacunkiem i nie uszkadzać ich więcej niż to jest konieczne. Trzeba jakąś definicję tutaj wypracować i zazwyczaj chyba przyjmuje się taką definicję, że jeśli jesteśmy w stanie zidentyfikować... Tożsamość? Nawet nie tyle tożsamość, co grupę ludzi, która jest bezpośrednimi przodkami, powiedzmy. Tak, czyli jakąś kulturę, do której ten człowiek należał, to jednak traktujemy go tak bardziej jak człowieka. No i to też ważne jest, żeby w danym kontekście kulturowym to osadzić mm -hmm. i skonsultować się z lokalną społecznością, co oni na ten temat uważają, czy to jest okej, okay, czy to jest nie okej, okay, żeby tego człowieka szczątki zbadać. Na przykład właśnie, to jest taki poskolonialny problem, tak, że, mm -hmm. że jest wiele tych populacji takich rdzennych mieszkańców różnych rejonów, które mają swoich przodków gdzieś pochowanych i tu przychodzą Jacyś Amerykanie albo Australijczycy, tacy współcześni biali najeźdźcy i przychodzą, wykopują sobie, robią, co chcą, więc, mm. więc tutaj rzeczywiście te grupy szczególnie są wyczulone na to i trzeba brać na pewno pod uwagę, co oni na ten temat myślą, ale no tak, to jest pytanie. A jakie jest pani doświadczenie, bo duży projekt przecież pani prowadziła, badania... Tiwanaku, czyli prekolumbijskiej kultury znad jeziora Titicaca. I, i, jaka, I jakie to jest doświadczenie właśnie? Pod względem właśnie podejścia do pobierania materiałów ze szczątków, no to akurat tam to jest mniej kwestia kulturowa, to bardziej jest kwestia... Powiedzmy polityczny w sensie takim, że ktoś ma jakąś tam pieczę nad jakimś materiałem archeologicznym i może się zgodzić albo może się nie zgodzić na to, żeby go pobrać i wywieźć. Ale to bardziej jest kwestia tego właśnie, że on może pozwolić i się poczuć tutaj, że, że pozwala albo nie pozwala. Tak kulturowo tam się nie spotkaliśmy, ale zawsze staramy się mieć w zespole, chociaż bardziej archeologów, tak naprawdę tutaj dotyczy, ludzi, którzy są stamtąd, którzy mogą wziąć udział czy decydować o tym, co się będzie z tym działo. W Peru i Boliwii to trzeba oczywiście mieć specjalny szereg bardzo poważnych zezwoleń na to, żeby pobrać materiał kostny, szczególnie ludzki i jeszcze go wywieźć w dodatku poza granicę i, i tam badać. więc a jak to wygląda technicznie? Bo mówiła Pani o tym, że ucho środkowe jest cenne dla Was, to nie jest przecież duża kość. To jak są małe te wiertełka? Ile Wy w zasadzie macie tego materiału potrzebnego do badań? To są takie maleńkie rzeczy? Jak to jest? Samego materiału, którego używamy do samych badań jest stosunkowo niedużo i to rzeczywiście jest taka, no powiedzmy, szczypta. Ale żeby go pobrać, musimy go pobierać w warunkach, bardzo, bardzo sterylnych, żeby tego DNA, które tam się zachowało, nie zanieczyścić naszym własnym, fruwającym powietrzu wszędzie DNA. W związku z tym musimy ten proszek, który pobieramy z, z danej kości, musimy pobierać w warunkach bardzo no, takich sterylnych, które powiedzmy kojarzymy z czasów epidemii, tak, czyli chodzimy w tak kombinezonach wszystkich. Takie clean roomy macie? Clean roomy mm -hmm. mamy, tak jest. Więc w clean roomie to musimy pobierać, w związku z tym musimy pobrać trochę większą część tej kości, żeby w warunkach czystych już tę część wewnętrzną pobrać. No i to już z kolei to zależy też, jaki materiał jest dostępny i w jakim stanie są szczątki. Kości, czaszki, one mają te szwy i wzrosty różne. One w różnym stopniu są w ogóle między osobnikami, w różnym stopniu są zrośnięte, więc są osoby, które mają po prostu te szwy dużo bardziej wiotkie i one z czasem same się rozpadają, w związku z tym kość skroniowa cała, która zawiera właśnie to ucho środkowe, czasami jest po prostu luzem, więc my ją zabieramy w całości i wywiercamy. Dziurkę, żeby pobrać proch do ekstrakcji DNA. Natomiast no, czasami jest rzeczywiście cała czaszka, no i to jest wtedy raczej nie bierzemy całej czaszki do tego, żeby wywiercić tą dziurkę, więc wycinamy kawałek tej kości skroniowej. Zazwyczaj, jeśli się udaje, to staramy się to robić tak od wewnątrz czaszki, żeby jak najmniej z zewnątrz, był, mm -hmm. był, był, ta dziura z zewnątrz widoczna była jak najmniejsza. Są takie też szczątki, których nie można w ten sposób róbkować, ponieważ są zbyt cenne pod jakimś względem muzealniczym. To już indywidualne podejście, no ale na przykład jeśli są zęby, które da się wyjąć albo które w ogóle są luzem, no to też pobieram DNA z zębów, które są no, dużo mniej inwazyjnym sposobem pobrania materiału, niż z ucha środkowego, które jest osadzone w czasze. I co, Macie ten proszek i wrzucacie go do jakiejś maszyny? No bo co, co powoduje, że macie potem informację genetyczną? No mamy ten proszek, traktujemy go różnymi odczynnikami chemicznymi, które sprawiają, że ten DNA siebie zostaje. Najpierw dodajemy odczynniki, które po pierwsze wyciągają węglane wapnia z kości, których no, fizycznie jest to proszek, trzeba go rozpuścić, w związku z tym mamy takie związki specjalne, które ten wapń wyciągają i robi się roztwór taki w miarę klarowny. I dodajemy enzymy, które trawią resztki komórek, jeśli DNA jest w resztkach komórek zamknięty w jakiś sposób. I trawią też białka, które, po DNA w genomie, w jądrze komórkowym, jest owinięty na różne takie białka strukturalne, i one chronią też DNA przed rozpadem. Natomiast jak się chce ten DNA zbadać, to trzeba tych białek się pozbyć, żeby DNA od nich odkleić. Później mamy taki roztwór, z którego różnymi metodami DNA oddzielamy od wszystkiego innego, co tam się znajduje. No, to jest kilka różnych metod, natomiast głównie jest, y, ostatnio to raczej są metody, które opierają się na tym, że DNA w pewnych warunkach pH przyciągane jest przez y, krzemionkę. Więc to są takie złoża krzemionkowe, do których DNA się przyciąga, i ona jak już jest zaczepiona na tej krzemionce, to je opłukujemy, czyścimy z innych rzeczy i później sobie wyciągamy. A nad czym pani teraz pracuje, jeśli zechce pani zdradzić? Ja nad projektem, który się właściwie prawie już skończył, ale jeszcze mam dużo pracy z nim. Nad, <grym> to jak to na finiszu. Pro projekt ma bardzo górnolotną nazwę: Genetyczna historia Polaków, więc mamy mnóstwo szczątków z całego terenu, całej Polski i trochę z ościennych miejsc. Które badaliśmy z różnych czasów, od neolitu tak naprawdę do współczesności i porównujemy te osoby ze sobą, patrzymy, czy były jakieś zauważalne w genomie, jakieś takie przewroty, że tak powiem, demograficzne, w sensie, że widać, że na przykład do pewnego momentu ludzie w tym miejscu byli genetycznie tacy, a nagle się robi, że są zupełnie inni. Ktoś przyjechał, ktoś przyjechał tak. Mhm. więc, więc też próbujemy sprawdzić, skąd on przyjechał i też, jakie zróżnicowanie jakby w danym czasie było w różnych miejscach w Polsce. I to korelujemy też z danymi archeologicznymi o różnych kulturach, które tutaj na naszych terenach powstawały i przemieszczały. Są jakieś pierwsze zaskakujące wnioski? Zaskakujące? To zależy pewnie dla kogo zaskakujące. Nie, no nie będę tutaj chyba, chyba nic y, zdradzać na to, razie. poczekamy poczekam aż zostaną opracowane badania tak wrócimy do pani. Na koniec, dwie rzeczy takie do refleksji chciałam podrzucić. Ciągle myślę gdzieś tam o tym Edenie, który szczerze mówiąc, myślę, że też przeze mnie trochę przemówił w tym pytaniu, no ale gdzie, ale skąd, ale, ale, ale konkret. I cała ta opowieść o tej jakiejś pramatce, że powiedzą Adam Ewa symbolicznie, ale nawet odpuszczając ten wątek biblijny, ale gdzieś tam by się chciało mieć takiego jednego przodka, konkretnego człowieka. A za, proszę zobaczyć, ile do tej pory jest w ludziach emocji pod naszym filmem na pewno będą komentarze, że gdzie my tam od tej małpy, tak? To, to jest jakieś takie straszne z tym napięcie związane z tym pochodzeniem. A jak pani nam to opowiada, że to jest skomplikowane, że ten się mieszał z tamtym, że tu w sumie nie wiadomo, że to jest jakiś taki konglomerat, że w tym nie ma takiej czystej, pięknej historii, jak w tym obrazku ewolucyjnym, że tam szedł pochylony, potem się prosto, prosto, prostował i teraz jest człowiek. W ogóle tak nie wygląda. Jak sobie radzić z takim właśnie, no dużo bardziej skomplikowanym niż my Byśmy chcieli takie mityczne opowieści. W jakoś się. Daj opowiedzieć to. Jednak no, mamy ten Eden z tym Adamem i Ewą, ale przecież wiemy, że każdy z nas ma dwaj rodziców, czterech dziadków, ośmioro dziadków i tak dalej, więc tych więc te Adamów, set, set, set tysięcy lat, tych ludzi musiało być naprawdę dużo, którzy są naszymi pra, 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 pra dziadkami, więc nie możemy się brać od, od jednej mm. Adama i Ewy. Chociaż, tak jak już wspominałam o DNA mitochondrialnym i DNA Y, czyli z chromosomu Y, to są takie fragmenty DNA, które się dziedziczą rzeczywiście w prostej linii. Jeden po matce, a drugi z ojca na syna. I te rzeczywiście mają tak, że wszystkie genomy mitochondrialne i wszystkie chromosomy Y na świecie mają jednego wspólnego przodka, którego da się osadzić, w teorii przynajmniej mhm. da się osadzić w czasie i w przestrzeni. Ale to jest tylko bardzo, bardzo, bardzo niewielka część naszego genomu. Natomiast y, naukowcy, żeby tutaj ułatwić wyobrażenie może, żeby trochę to bardziej do ludzi też się rozprzestrzeniło i popularność zyskało, rzeczywiście te genomy, mitochondrialny genom, ten nasz wspólny przodek y i y nazwali właśnie mitochondrialna Ewa i y, y Adam. W związku z tym rzeczywiście tutaj też te te skojarzenia. To rzeczywiście tak jest, że jedną rzeczą jest publikacja naukowa, w której wszystko opisujemy, co i jak, i jak jest skomplikowane, później o tym opowiadamy, więc musimy już. Trochę uprościć dla nienaukowców. No, zazwyczaj opowiadamy dziennikarzom, którzy. Jeszcze upraszczają. Jeszcze, jeszcze upraszczają, próbują wyłowić z tego jakieś najfajniejsze kawałki. No i to zawsze później czytamy takie nagłówek to jeszcze w ogóle musi być jeszcze inne. Więc ja wiem, właśnie, ja wiem, się się na gen na, gen na, nie wiem, na wiarę w Boga, albo na mm. homoseksualizm, mm, albo na coś cokolwiek. Mm, mm, takie już nagłówki były wielokrotnie widziałam takie rzeczy, więc na. To nigdy nie jest takie proste, niestety. Albo na szczęście. Albo na szczęście. Ja przepraszam, że kogoś tak zaawansowanego w biologii o to zapytam, ale czy mogłaby pani odpowiedzieć tym, którzy się zdenerwują właśnie na to hasło i powiedzą, że ja nie pochodzę od małpy? Pochodzimy od małpy, pochodzimy od ryby, pochodzimy od, od gada kształtnego, tak? Jakby no, ewolucja na tym polega, że są jakieś formy, które się zmieniają w inne i nie jest to nie wiem, czy ktoś by się obraził powiedział, powiedziała, że pochodzi od ryby. No. Z jakiegoś to powodu nowość. się, na, ludzie się na, tą, na tę małpę strasznie uwzięli. No ale nie pochodzimy od szympansów, tak, tylko mamy z nimi wspólnego przodka, który też był małpą. No jesteśmy, no. No, może może też jesteśmy małpami? To no kwestia jest kwestia nazewnictwa. No to jest kwestia nazewnictwa wszystko. To też inaczej wygląda trochę w różnych y, językach tak naprawdę, bo tak jak u nas w, w polskim jest, są małpy i są powiedzmy małpy mm. kształtne, ale też małpy tak kształtne. Mm. Natomiast y, w angielskim już się nie użyje słowa monkey na szympansa, tylko jest to ape. Już jesteśmy ape, czyli jednak nie ta małpka taka na drzewie z tym ogonkiem długim, tylko już coś poważniejszego. Więc to też są różnice. Pochodzę od ryby, tak to można dumnie to powiedzieć. Dziękuję serdecznie. Doktor Martyna Molak, Tom się znalazła. Czas dla Radio Naukowego. Dziękuję bardzo. Radio Naukowe. Bardzo dziękuję za wysłuchanie do końca i tradycyjnie, proszę, dajcie znać, co myślicie o tym, co usłyszeliście, czego nowego się dowiedzieliście, a może pojawiły się w Waszej głowie kolejne pytania, na które w przyszłości moglibyśmy w Radiu Naukowym odpowiedzieć. W kolejnym odcinku rozważania na temat zasady antropicznej, o dostrojeniu stałych fizycznych, bo akurat są takie, że wszechświat jest stabilny. Dlaczego tak jest? Czy dlatego, że Gdyby był inny, to nikt by nie mógł zadawać tego typu pytań o naturę, a może żyjemy w multiwersie. Tych wszechświatów jest bardzo, bardzo wiele. W związku z tym, który się z nich, no akurat taki, jaki jest ten nasz być musiał. No, dużo tych rzeczy jest, to jest bardzo skomplikowane, szalenie, ciekawe i no, myślę, że w pewnym sensie też kontrowersyjne. Bardzo polecam Wam już teraz. To będzie odcinek numer 162, a wystąpi w nim profesor Jean-Pierre Lasota. Do usłyszenia. To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia!